ten weekend, a dokładnie w niedzielę, Centrum Rozwoju Rodziny zaprasza do zapisów i wzięcia aktywnego udziału w kolejnej edycji Niedzielnych Poranków z Teatrem, które ruszają od godziny 10 w Teatrze Nowym Zabrzu. To zajęcia niedzielne. Przez 2 godziny w Teatrze Nowym odbywają się zajęcia. W każdych zajęciach jest inny temat. W tym tygodniu to scenografia, więc rodzice z dziećmi będą w tym tygodniu przygotowywać scenografię. Natomiast zajęcia są bardzo różne, są wspaniałe zajęcia dla dzieci, są dostosowane do wieku dzieci, do uczestników, więc myślę, że temat sprawdzony. Zajęcia odbywają się już od marca, będą odbywały się do grudnia. Za każdym razem jest bardzo dużo uczestników, więc zakładam, że również w tej edycji już powakacyjnej tych uczestników będzie bardzo dużo i będzie świetna zabawa. W najbliższą niedzielę od godziny 10 przez 2 godziny będą zajęcia ze scenografii. Nie chcę zdradzać szczegółów tych zajęć, bo to już teatr przygotowuje specjalnie dla naszych uczestników. Natomiast zajęcia prowadzone są przez 2 godziny bez przerwy. Rodzice przychodzą razem z dziećmi, razem z dziećmi uczestniczą w takich zajęciach. Oprócz teatru będzie również coś dla miłośników muzyki organowej. Za nami już 2 koncerty w ramach 28. Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego. Kolejna odsłona tego muzycznego wydarzenia będzie o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Zabrzu Chełmce. Tam będzie można wysłuchać koncertu w wykonaniu Błażeja Musiałczyka, organisty Archikatedry Oliwskiej, dyrygenta chóru Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz wykładowcy muzyki kościelnej. Szczegółowe informacje dotyczące najbliższych wydarzeń znajdą Państwo na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.